Dzień dobry, witam Was serdecznie, drodzy, w dzisiejszy niedzielny poranek, południe, a może nawet wieczór. Pan Bóg daje nam dzisiaj przeżywać drugą niedzielę po Epifanii i zaprasza nas do słuchania swojego słowa. Możemy tego słowa wysłuchać tutaj, w codzienniku, wspólnie razem, ale chciałbym również bardzo serdecznie zaprosić Was do Waszych kościołów, abyście i tam w społeczności wierzących, z innymi ludźmi mogli posłuchać zwiastowania, zaśpiewać pieśni i się wspólnie pomodlić. Dzisiaj w książeczce z Biblią na co dzień czytamy dwa fragmenty z Bożego Słowa. Posłuchajcie. Pierwszy czytam z Psalmu 105, 4 wiersza. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. A drugi fragment jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale 10 wierszu. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Oba te fragmenty zachęcają nas dzisiaj do szukania. Szukania Pana, szukania Jego oblicza. A ewangelista pisze, kto szuka, ten znajdzie. Szukanie Pana oznacza pragnienie bycia w Jego obecności. Obecność to częste tłumaczenie hebrajskiego słowa twarz, czyli dosłownie mamy szukać Bożej twarzy. Tak jest hebrajskie rozumienie posiadania dostępu do Boga. Być naprzeciwko Bożej twarzy, być w Bożej obecności. Być może dzisiaj, słuchając tego słowa, zorientowaliście się, że w waszym życiu w jakiś sposób zaniedbaliście społeczność z Bogiem, bliskość z Bogiem. Jak? Nie myślimy o Nim, nie modlimy się do Niego, nie pokładamy w Nim zaufania, a w efekcie końcowym stanie się On nieobecny w naszym życiu i w naszej codzienności. Powinniśmy to jak najszybciej zmienić. Oczywiście, bo kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą, przypomina ewangelista. Wszystkie te zachęty są jednak od czegoś zależne. Aby otrzymać, aby znaleźć, aby nam otworzono, potrzeba naszego zaangażowania. A konkretnie mówiąc, naszej prośby, naszej modlitwy. Po prostu proście, a będzie wam dane. Nie raz. Tyle, ile trzeba. Wielu chrześcijan wyobraża sobie modlitwę w taki sposób, jak wrzucenie 5 złotych do automatu z kolą. Wrzucam, wypada. W modlitwie trzeba być wytrwałym. Czasami nawet trzeba mieć samozaparcie, aby się nie poddać. Wierzycie w to? Czy naprawdę wierzymy, że jeśli będziemy o coś prosić z wiarą, dostaniemy to? W Ewangelii Jana znajdujemy potwierdzenie tej prawdy. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje będą w was, proście o cokolwiek chcecie, a to otrzymacie, to się wam spełni. Wszystko się spełni, o cokolwiek prosimy. Nie jakaś wybrana rzecz, ale wszystko, o cokolwiek prosimy. Jest jednak warunek. Trwanie w Jezusie. Pełne zaufanie Jezusowi. Wiara w to, że Bóg naprawdę wysłucha każdej naszej modlitwy i prośby. I dzisiaj, w ten niedzielny poranek, życzę wam modlitwy pełnej ufności Panu Bogu. Życzę wam na dzisiaj, ale także na każdy nowy dzień tygodnia, który rozpoczynamy. Proście, a Pan Bóg wam da. Zostańcie z Bogiem, a ja serdecznie pozdrawiam was z Wodzisławia Śląskiego. Do zobaczenia.